Ech, hej, aloha. Dziś tak nieco inaczej, bardziej podcastowo, przeczytamy sobie 7 konkursowych opowiadań, które dostałem od was na maila. Tym razem do zgarnięcia jest Czerwona Kasza HH3961 Soprano wraz z gigapakiem akcesoriów. Tak jak przy poprzednich naszych konkursach, ja czytam wasze historie, wy oceniacie. Poniżej w sekcji komentarzy znajdziecie autorów oraz widełki czasowe, w którym momencie filmu jest czytana dana historia. Jeżeli stwierdzicie, że dana historia jest według was najlepsza, najbardziej ciekawa, a autor danej historii według was zasługuje na tę pchełkę wraz z gigapakiem akcesoriów, zostawiacie reakcję i w ten oto sposób głosujemy. Autor mający najwięcej reakcji wygrywa. Proste. Głosować możecie do najbliższej soboty, czyli 19 listopada. Następnie zrobię szybką tabelkę i w niedzielę rano na moim fanpage'u na Facebooku ogłosimy wyniki. A do zwycięzcy powędruje Kasza HH3961. Jeżeli nie słyszeliście wcześniej o tym konkursie, bądź nie zdążyliście napisać swojego opowiadania, nic straconego, już niedługo odpalamy kolejny konkurs, gdzie również będzie można zgarnąć ukulele. Ja na ten moment nie będę przedłużać, biorę się za czytanie opowiadań, usiądźcie wygodnie, wsłuchajcie się i oceniajcie. Kasia Osiej, Wrogowie Muzyki, rok 2749. Światem zawładnęły roboty z planety Cyfros. James IV, który był przywódcą już od 200 lat, przerobił planetę, aby była nowocześniejsza. Zamiast samochodów były latające jambosy. Podróże międzyplanetarne były codziennością. Rozmowy telefoniczne były zastąpione przez komputerowe wizualizacje. Nie było marketów. Wszystko kupowało się online. Roboty robiły większość rzeczy za ludzi. Robot James IV nienawidził koncertów, masowych imprez dla ludzi. Eliminował takie zbiorowiska, dążył do tego, aby muzyka na żywo nie istniała. Marzył o tym, aby instrumenty zostały zastąpione muzyką komputerową. Jego działania trwały usilnie już od 100 lat, lecz od zawsze był ktoś, kto chował instrumenty. Przekazywał je dalszym pokoleniom i starał się, aby przetrwały. Jednym z takich osób był muzyk Wojtek, potajemny nauczyciel ukulele oraz jego przyjaciel, nauczyciel chemii i fizyki, Borys. Od 20 lat pracowali nad wymyśleniem jakiegoś sposobu, by uratować instrumenty i muzykę. Wymyślili eliksir, chcieli go wypróbować, zobaczyć jak działa, lecz Wojtek został złapany przez cyfrosów. Został umieszczony w ich więzieniu. Wszczepili mu implant odpowiadający amnezji, a potem zabili. Przeczuwając wcześniej, co może się wydarzyć, Wojtek spakował swoje ukulele Kasza HH3961, kilkanaście par strun, część eliksiru i wysłał przyjaciela Borysa na planetę Florian z myślą, aby Borys kontynuował ich wspólne zamierzenie. Resztę eliksiru oraz inne swoje ukulele i akcesoria zakopał głęboko na swoim ogrodzie. Robot James IV bardzo się ucieszył, że w końcu wygrał. Ale czy na pewno? Kilka lat później na posesję muzyka Wojciecha zamieszkał Seweryn ze swoją rodziną. Zlecił prace remontowe, przy okazji prac zostało wykopane znalezisko. Pewnie się domyślacie, że to skrzynia ukryta przez Wojtka. Seweryn, dorastający w cyfrowej muzyce, nie wiedział, co to jest ukulele, ani jak się z tym obchodzić. Uznał, że jest to mało znaczący przedmiot i wyrzucił go do kontenera. Jego nastoletnie dzieci to wyjęły, główkowały długo nad tym, co to może być. Wszelkie informacje w internecie na temat ukulele zostały usunięte przez Jamesa, ale syn Seweryna, będący hakerem, znalazł w czeluściach internetu całą prawdę o tym instrumencie.
Dzieciaki znalazły w środku ukulele, dziwny płyn oraz kamerkę. Ciekawość zwyciężyła. Kiedy chłopak szamotał się z kablem, trącił ręką buteleczkę i kilka kropel spadło na instrument. Wydobył się z nich dźwięk, który dla uszu nastolatków był niespotykany, wręcz magiczny. W tym samym czasie na planecie Florian, gdzie od kilku lat mieszkał Borys, stało się coś niezwykłego. Struny od ukulele Kasza HH3961 zabłysły oraz same z siebie zagrały. Borys oraz Florianiusz bardzo się zaciekawili. Nagle rozległ się dźwięk ze starej kamerki Borysa. Osobami, które chciały się połączyć, były nastolatki z planety Ziemia. Borys opowiedział im całą historię o muzyku Wojtku, podłym Jamesie, o swojej ucieczce na planetę Florian, o tym, że muzyka zostanie stracona na zawsze. Nastolatkowie opowiedzieli zaś swoje odkrycie, że kilka wylanych kropli eliksiru na ukulele wydobywa z niego hipnotyzujące dźwięki. Wpadli na pomysł, aby zahipnotyzować tą muzyką cały świat. Borys wrócił na ziemię z ukulele Kasza HH3961, na której nastolatkowie wzorowali się, aby wydrukować na drukarce 3D kolejne ukulele. Borys montował struny i zmarował eliksirem. Dźwięk był oszałamiający. Aby zwerbować jak najwięcej osób, nastolatkowie wysłali dronami instrumenty do swoich przyjaciół na całej ziemi. Ukulele Kasza zostały rozesłane. Ci, którzy ich nie mieli, obiecali puszczać muzykę wszędzie, czy to w internecie, w transmisjach na żywo, czy to na głośnikach. Nadszedł długo oczekiwany dzień dla Borysa. Żałował tylko tego, że nie ma przy nim muzyka Wojciecha, który był współautorem, który nie doczekałby zobaczyć swoje dzieło. O godzinie 12 Borys wziął do ręki ukulele Kasza HH3961, nasmarował wszystkie struny i będąc na transmisji na żywo, zaczął grać. Dźwięk rozniósł się. Instrumenty, które zostały rozesłane po świecie, również same zaczęły grać. Muzyka hipnotyzowała ludzi, podobała im się i była dalej puszczana w świat. James IV za późno zareagował. Jego robotom na dźwięk z ukulele przepaliło wszystkie styki. James jako robot przywódca walczył długo. Przyleciał do Borysa. Borys wypił eliksir, dzięki temu stał się odporniejszy na ataki robota. Im dłużej grała muzyka, tym Jamesowi część elektronów zaczęła się przepalać. Ale nadal walczył. Swoją żelazną ręką chwycił Borysa za gardło i chciał go udusić. Borys ostatkiem sił uderzył kaszą Jamesa IV prosto w sam środek głowy, gdzie znajdowała się płytka sterownicza robota. Klucze kaszy przebiły płytkę. Eliksir, który dostał się do środka, spowodował spięcie. James IV wybuchł. Od tej pory na ziemi znów zaczęła płynąć muzyka. Borys wraz z nastolatkami zajęli się masową produkcją ukulele Kasza. Każdy chciał grać i bawić się muzyką. Nieważne, jak świat pójdzie do przodu, ważne, że muzyka będzie zawsze. Książę. Jest to pewna historia o chłopaku imieniem Maciuś. Jego wychowaniem zajęła się ciocia, która była punkiem. Wieczorami śpiewała i grała mu na ukulele, co Maciuś uwielbiał. Najbardziej podobała mu się piosenka o tajemniczym świecie, który nazywał się My Ukulele World. W piosence ciocia przewijała, że żyją tam głęboko pod ziemią, hejtujące wszystkie trole. Jego skrytym marzeniem było spotkać kiedyś takiego trola, choć zdawał sobie on z tego sprawę, że istnieją one tylko w piosence jego pokręconej cioci. Pewnego razu, późnym wieczorem, gdy jego ciocia i jej dziwny kot już smacznie spali, poszedł do piwnicy, do której chodzić mu nie było wolno. Ciocia mówiła, że czają się tam fani Zenka Martyniuka, którzy tylko czekają, by ich pożreć. Znalazł tam piękne, czerwone ukulele.
Chłopiec nie mógł się oprzeć i wziął ukulele do rąk, przy tym niechcący szarpiąc struny. Maciuś zniknął. Tak jak stał, tak nagle chłopa nie było. Okazało się, że ukulele było kluczem do świata My Ukulele World z piosenki jego cioci. Rozpoznał to miejsce od razu. Znalazł się w labiryncie, z którego musiał się jakoś wydostać, po drodze pokonując wielką gitarę klasyczną, która uderzała w niego swoimi zerwanymi strunami. Następnie zmierzyć się musiał z fałszującym akustykiem. Dzielnemu Maciusiowi udało się pokonać wrogów i trafić do podziemnego miasta My Ukulele World. Poznał tam miejscowych lutników, muzyków i oczywiście hejterów troli. Trolle hejtowali strasznie jego czerwone ukulele, więc ten chciał im udowodnić, że jest ono boskie. Szarpnął za struny i ocknął się z powrotem w piwnicy. Nie powiedział o niczym cioci. Wracał regularnie do tajemniczego świata i chwalił się swoim ukulele trollom, które bardzo mu zazdrościły. Mariusz Kruszewski. Mam na imię Julia i mam 13 lat. Opowiem wam, co mnie spotkało. Historia, o jakich pisze się w książkach fantasy, komiksach, wydarzyła się w Polsce, w małej wiosce 50 km od Warszawy. Chodzę do szkoły podstawowej, znaczy czasem chodzę, a czasem wozi mnie tata. Wszystko zależy od tego, ile ma czasu, jak jedzie lub wraca z pracy. Jeżeli muszę iść pieszo, to idę łąkami i polami. Przechodząc przez las jest to 1 km, ale naprawdę można się zmęczyć. Jestem najstarsza z rodzeństwa i to ja jestem oczkiem w głowie rodziców. Mam psa, swój pokój i ukulele. Ten instrument kosztował mnie wiele walki z moim tatą, gdyż nie wierzył, że będę grała, a jednak. W wyniku mojego marudzenia otrzymałam najtańsze ukulele z portalu aukcyjnego ze sklejki i czymś, co przypomina struny. Ale mam i jest moje. Po pierwszym miesiącu posiadania tego cudownego instrumentu zaczęłam dawać koncerty mojej rodzinie. Opanowane mam 5 utworów i uczę się kolejnych. Tylko nocami nie mogę, bo te małe kasztany o imionach Magda, Iga i Wojtek się budzą. Moja historia. Wracałam ze szkoły wytyczoną ścieżką, jak zwykle sama z ciężkim plecakiem przez łąkę, rów z mostkiem z 2 desek, kawałkiem lasu i przejściem przez ruchliwą drogę. Na krawędzi lasu widać było w załamującym się słońcu iskierki. Powietrze w tym miejscu było inne i sprawiało wrażenie lekko niewyraźnego. Moja babska, a raczej jeszcze dziewczęca ciekawość od razu kazała mi iść w tym kierunku i nogi same mnie tam zaprowadziły. Po tym, jak podeszłam do krawędzi lasu i zobaczyłam coś na kształt wrót, a pomiędzy ich krawędziami widać było to załamane powietrze, w pierwszej chwili nie wiedziałam, co to jest i znowu babska ciekawość mnie zgubiła. A raczej uratowała, ale o tym, dlaczego uratowała, później. Zbliżyłam się do tych wrót i lekko włożyłam dłoń. Poczułam chłód i delikatne mrowienie ciała, ale było to przyjemne i inne. Wsunęłam rękę dalej i wtedy nagle wciągnęło mnie w te wrota. Całe moje ciało spadało. Byłam bezwładna i leciałam w dół. Nic nie widziałam, ale spadałam. Dalej nie pamiętam już nic. Po tym obudziłam się w osadzie, która przypominała mi moją miejscowość. Była to mała wioska z ulicami, domami, znakami drogowymi i chodnikiem. Ale nie było tam ludzi. Szłam przed siebie i zobaczyłam mój dom. Nie było przed nim nikogo, kasztanów, rodziców czy psa. Pobiegłam do niego. Otworzyłam drzwi i znalazłam się w środku. Dom był pusty, ale umeblowany. Wszystko było w kurzu. Natychmiast sprawdziłam pokoje.
Nikogo nie znalazłam w środku. Kierunek – mój pokój. Po otwarciu drzwi zobaczyłam moje meble, regały, łóżko. Niektóre z nich pokryte były pajęczynami, ale nie były zniszczone. Nad moim łóżkiem w specjalnej obudowie zobaczyłam natomiast ukulele. Ale nie było ono moje. Ukulele to było w kolorze czerwonym, uprawione było w ramę ze szkła i widniał na nim napis Kasza HH3961. Pod oprawą wisiała natomiast tabliczka z wyrytym napisem. To w tym domu i na tym instrumencie Julia K. Luna tworzyła swoje pierwsze utwory. Nieślubna córka lub młodsza siostra Izraela IZ Kamakowi-Wole, legendarna ukulelistka i propagatorka gry na tym cudownym instrumencie. Co jest grane? Nie wiedziałam, o co chodzi. Dalej na biurku zobaczyłam gazety. W gazetach na pierwszych stronach były moje zdjęcia z ukulele. Kasza HH3961 o wybitnie czerwonym kolorze. Było to ukulele sopranowe, a pod tym zdjęciem były napisy. Znowu wygrała międzynarodowy konkurs. W kolejnej gazecie moje zdjęcie i napis. Julia K. Luna. Znowu to zrobiła. Jest najlepsza. Objawienie roku. Nie wiem, gdzie jestem. Moja zazwyczaj nieśmiała osobowość kłóci się z moimi zdjęciami w gazecie i nie wiem, co się dzieje. Może to jakiś skansen? Ale czemu? Żyję, chodzę do szkoły, a tu mój własny skansen? I wtedy dostałam olśnienia. Przecież zabranie sobie własnej rzeczy nie jest kradzieżą, prawda? Natychmiast znienawidzona doniczka z parapetu poleciała w obudowę wiszącego na ścianie ukulele, rozbijając szkło. Instrument zabrałam i z biegiem poleciałam w miejsce, gdzie się obudziłam. Już z daleka widziałam gęste powietrze i wrota. Nie zastanawiając się nawet chwili i bez babskiej ciekawości wskoczyłam w nie. Dalej była ciemność i sen. Sen o spadaniu, Hawajach, błękitnym morzu. Obudziłam się w łóżku, w pokoju. Tata, mama i kasztany stały nade mną. Dowiedziałam się, że znaleziono mnie przy lesie, jak spałam. Rodzice przynieśli mnie do domu i położyli. Rozejrzałam się po pokoju i od razu zobaczyłam leżące na biurku ukulele w kolorze czerwonym z napisem Kasza HH3961 Soprano. Nigdzie nie było starego instrumentu z aukcji. To były wrota czasu? Chyba tak. Być może wrota do równoległego świata. Nie wiem. Ale ja będę legendą w moim świecie i będę grała na Hawajach muzykę, którą kocham, na tym Piotr Kostrzewa. Myślałem, że już nigdy nie zobaczę tej pomarańczowej kupy gówna. Wtedy, kiedy prawie tu umarłem, obiecałem sobie, że nie wrócę do tego porośniętego starymi krzakami i śmierdzącego bagnem miejsca. A teraz co? Wracam. I to jeszcze jak wracam. Z własnej woli i do tego podniecony samą myślą, co tym razem ta niedorobiona kula udająca planetę dla mnie przygotuje. To właśnie były pierwsze słowa, które wypowiedział Fincel, zaraz gdy przed kokpitem jego wehikułu ukazała się mała, rozmiarów bardzo dużego statku kosmicznego, pomarańczowa planeta. Nie mogła być bardzo duża, ponieważ jego przyrządy wykazywały, że natężenie pola magnetycznego tej planety wynosi dokładnie 0,32 gaussów. Zawsze myślałem, że to coś było zdecydowanie większe niż jest. Według odczytów Kasza, bo tak nazywała się ta planeta, jest ponad 2 razy mniejsza od Ziemi. Pamiętasz Ziemię Red? Planetę z opowieści o pradziadku Soprano? Żył trochę przed naszym rokiem 3961. Red? Nie doczekał się odpowiedzi. Halo, Red! Mimo ponowienia pytania dalej nie usłyszał odpowiedzi. Popatrzył się tylko na swoją kotkę, do której właśnie skierowane było owe pytanie.
dość oczywistym jest to, o czym sam też wiedział, że nie uzyska odpowiedzi. Mimo to jednak zawsze próbował i łudził się, że kiedyś jego prześliczna kotka, jedyny kompan podróży, nauczy się mówić. Fincel był dziwnym człowiekiem. Można się nawet pokusić o stwierdzenie, że był dziwakiem. Klasycznym i pospolitym dziwakiem. Jednym z tych, którzy latają po galaktyce szukając przygód. Niby ciekawe zajęcie, latanie, podróżowanie, unikanie śmierci na każdym kroku, to co robi każdy przeciętny człowiek w jego wieku. Mimo to był poszukiwany w 1/5 wszystkich układów planetarnych całej galaktyki. Nie dziwne więc, że jego tryb życia bardziej przypominał ciągłą ucieczkę wehikułem niż prawdziwe życie. Miał jedno marzenie. Chciał zostać muzykiem. Wielkim i szanowanym. Tworząc muzykę jak Beatlesi czy Izrael, Kamaka, Vivo Ole. Uważał, że to ponadczasowi wykonawcy. Ich utwory mimo paru stuleci dalej są na szczytach galaktycznych list przebojów. Miał też pewne swoje dziwactwa, których nikt nie rozumiał. Nazwał kotkę męskim imieniem i próbował uczyć ją mówić. Szuka skarbów, mimo że nigdy żadnego nie znalazł i lata tym czymś. Tym czymś, co ledwo lata. Do tego stopnia, że na większych planetach, by pokonać pole grawitacyjne, musi startować z górki. A i to czasem się nie udaje, co powoduje bardzo twarde, nie do końca kontrolowane lądowanie. Tym czymś, co przypomina połączenie świątecznego lizaka, które ludzie kiedyś wieszali na choinkach, zaostrzonego na końcu z gryfem ukulele. Tylko zamiast kluczy do strojenia instrumentu były silniki. Tym czymś, czym lepiej jest latać co niedzielę do kościoła z babcią, niż w podróże na inne planety. Mimo to Fincel kochał swój wehikuł, dbał o niego i troszczył się. Traktował go jak swojego przyjaciela na równi z kotką. Różnica była taka, że statek rozumiał go i wykonywał jego każde polecenie. Każdy najmniejszy manewr był wykonywany perfekcyjnie. Przecież po tylu latach ów dziwak nie mógł sobie pozwolić na jakieś niedociągnięcia. Była to nie tyle co zasługa wehikułu, ale doskonałych umiejętności Fincela, znającego każdy milimetr swojego statku na pamięć i świadomego każdego ruchu sterem. Mimo znacznego wieku jego wehikuł osiągał zawrotne prędkości. Po tym jak przyłączył się ze słabych planetarnych silników na transgalaktyczne, potrafił przylecieć z jednego końca galaktyki na drugi w ciągu zaledwie paru godzin, co było niesamowitym wynikiem. Jednak tajemniczy mechanizm działania jego silnika Fincel pozostawiał tylko dla siebie. Podobno przekształcał fale dźwiękowe w energię, która była używana do napędu. Jednak dokładnie działania nie znał nikt poza Fincelem właśnie i jego kotką, która pewnie słyszała już historię o działaniu silnika kilkaset razy. Właśnie tym wehikułem Fincel latał na Kasza. Powód? Oczywisty. Co może być ważniejszego dla międzygalaktycznego poszukiwacza skarbów niż skarb? Nic. Właśnie po to Fincel leciał na planetę, na której podczas jednej ze swoich pierwszych przygód omal nie umarł. Zaplątał się w krzaki, szukając czegoś na kształt złotego runa, czego oczywiście nie znalazł, ale dla przygody zawsze warto się poświęcać. Podczas szamotania się w krzakach zaczęły atakować go dzikie, dziwne owady, przypominające pszczoły. Rozmiarów 3 dojrzałych jabłek. Może wdepnął w ich ul albo zdenerwował je po drodze? Nieistotne. Istotne jest to, że po ich ataku wyglądał jak wielka czerwona kulka. Cały opuchnięty i obolały. Cud, że wyszedł z życiem. Czy podczas tej wizyty będzie tak samo? Może tym razem zostanie milej lub mniej milej przywitany?
Może wtedy miał szczęście, a teraz co? Tak myślał Fincel. Lądował na pomarańczowej planecie. Całą procedurę lądowania miał wyuczoną na pamięć i wyrytą w mózgu tak głęboko, że nawet podczas snu wylądowałby swoim wehikułem. Mimo to zawsze powtarzał swojej kotce wszystkie czynności, które musiał wykonać. Najpierw podejście w atmosferę, potem włączenie silników planetarnych i wyłączenie dopalaczy. Musi się to odbyć równocześnie, byśmy nie wystrzelili w kosmos. Tak, Red? Potem podwozie i liczymy, że znajdziemy miejsce do lądowania pośród tej dziczy. Nie dziwne więc, że każde lądowanie wehikułem, mimo ogromnego poziomu trudności, udaje się perfekcyjnie. Tym razem nie było inaczej. Poza faktem, że długo zajęło znalezienie odpowiedniego dużego fragmentu wolnego od rosnącego zielska lub niezbadanego terenu, lądowanie odbyło się idealnie. Odpowiednie wyłączenie i zabezpieczenie wehikułu oraz kazanie o niebezpieczeństwach panujących na tej planecie oraz parokrotne powtórzenie historii z tej planety dla kotki zajęły całą noc. O poranku zaś Fincel mógł zacząć poszukiwania tego, co spowodowało, że udał się z powrotem na jego nieduszą mogiłę i przedmiot wielu koszmarów i nieprzespanych nocy. Produktem jego poszukiwań było gniazdo jego wrogów, jego nemezis i jego odwiecznych przeciwników. Legenda, którą usłyszał, głosiła, że pszczoły te produkują wspaniałą wydzielinę, pochodzącą z kwiatów i drzewa lipowego. Na pozór bezużyteczną, ale odpowiednio obrobiona, potrafiła być źródłem brzmienia instrumentów. Tak pięknego i doniosłego brzmienia, że wymarzona kariera muzyka stałaby dla niego otworem. Red, moja kochaniutka, najukochańsze kocisko w całej galaktyce. Skończył mówić wysokim i piskliwym głosem i zmienił ton na poważny, ale z lekką nutą charakterystycznej dla niego pogardy względem powagi sytuacji. W głosie plan jest prosty. Znajdujemy gniazdo tych obślizgłych od miodu owadów, kradniemy środkowe gniazdo, zabijamy królową i spadamy do wehikułu. Najtrudniejszą rzeczą będzie przedostać się do wnętrza siedliska i kradzież środkowego gniazda niezauważonym. Mówił do Red. Niby mam swój karabin laserowy i parę granatów magnetycznych, ale skoro nie obroniły mnie wtedy, to teraz nie ma co liczyć na ich dużą skuteczność. Pamiętaj, kocico, że cokolwiek się nie dzieje, ty zostaniesz w wehikule. Wrócę w ciągu 3 dni, no najwyżej tygodnia. Jak nie? Zapytał sam siebie. Jak nie, to wszystko stracone. Zostawił więc wehikuł i Reda i wyruszył na wyprawę. Jak planował swoją podróż, tak ją rozpoczął. Wiedział mniej więcej, gdzie ma szukać. Sprawdził wcześniej, gdzie na Memphis rośnie najwięcej drzew lipowych, bo tam jest największe prawdopodobieństwo natrafiania się gniazda pszczół. Według jego obliczeń był około 50 km od najbliższego lasu lipowego, więc znając jego tempo marszu, było to około 11 godzin drogi do celu. Droga zeszła mu szybko i spokojnie, jednak czuł się okropnie samotny. Brak Redy doskwierał mu ewidentnie, a brak wehikułu dawał mu we znaki. Z tego wszystkiego zaczął gadać do siebie. Nigdy mu się to nie zdarzało, a jednak przygoda rządzi się swoimi prawami. Jak tylko wrócę, zagłaska moją kochaną Red na śmierć, myślał głośno. A mojemu kochanemu wehikułowi? Może zafunduję wymianę oleju. Tak, to będzie dobre wynagrodzenie za tyle czasu spędzonego samotnie na pustkowiu, na tym strasznym czymś. Takimi dywagacjami urozmaicał sobie drogę. Nawet się nie spostrzegł, a był już na skraju lasu lipowego, w którym miał zacząć poszukiwanie gniazda. Zaczął słuchać.
Biorąc pod uwagę rozmiar tych pszczół, wydawały dźwięk głośniejszy od najnowocześniejszych rakiet. Od razu więc usłyszał charakterystyczne bzyczenie. Znał je doskonale. Ten dźwięk przypominał mu o tym wszystkim, co ile tu wydarzyło. Instynkt samozachowawczy podpowiadał mu, by nie iść w tamtą stronę, by zawrócić. Jednak serce, muzyka i marzenia pchały go naprzód. Zatrzymał się. W głowie miał zamęt. Bał się straszliwie, jednak chęć przygody i kariery również była silna. Pamiętał, że musi być cicho i nie może zwracać na siebie uwagi. Myślał, w tym lesie są rzeczy dużo groźniejsze od tych przeklętych pszczół. To nie one są największym wrogiem, tylko mój strach. Ale co, jak one znów nie zaatakują i tego nie przeżyję? A nawet jak przeżyję, może nie wrócę do wehikułu. A nawet jeśli wrócę, to widok lecących na mnie robali będzie mnie nawiedzał i straszył do końca życia. Zrobiło mu się słabo od natłoku myśli. Usiadł pod drzewem i zasnął. Dość długi spacerek z wehikułu do lasu dał o sobie znać. Śniła mu się kariera muzyka. Zapełniony koncert na Stadionie Narodowym w Warszawie, o którym słyszał tylko legendy. Nie do końca wiedział, co robić. Stał na scenie i po prostu grał. A ludzie płakali i cieszyli się. Podobało mu się. Chętnie więc nie budziłby się nigdy. Gdy już wstał, wiedział, co ma robić. Chciał podjąć każde ryzyko dla kariery muzyka. Kochał muzykę i chciał dla niej poświęcić nawet życie. Obiecał sobie, że przestanie walczyć o swoją karierę dopiero wtedy, kiedy umrze. Zaczął podążać za odgłosem bzyczenia. Z każdym krokiem, każdą chwilą, każdym miniętym drzewem stawało się ono coraz głośniejsze. Sekundy płynęły jak godziny, a minuty jak całe stulecia. Zdawało mu się, że przeszedł już strasznie długi kawałek drogi, mimo że przeszedł dopiero parę metrów. Atmosfera gęstniała i trudno mu się oddychało. Cud powagę tego miejsca. Zniknęła też jego pogarda do ryzyka. Fincel sam się sobą zastanawiał. Co się ze mną dzieje? Czy ja się boję? Chyba bardzo dawno nie czułem się tak dziwnie i słusznie. Nigdy wcześniej aż tak się nie bał. Może lekki strach lub stres towarzyszyły mu wcześniej, ale to, co teraz czuł, to był czysty, paniczny strach. Kiedy doszedł odpowiednio blisko siedliska, zaczął się czołgać. Podpełzł na tyle blisko, jak mógł. Był tak blisko, że wystarczył jeden zwinny skok, jeden duży krok i jest przy gnieździe. Potem kolejny i może już uciekać. Problem był jeden. Wokoło centralnego punktu siedliska latało tysiące pszczół. Dopiero teraz Fincel przypomniał sobie, jak bardzo ich nienawidził. Wiedział, że z całego serca chce im ukraść gniazdo z wydzieliną. Trochę jako forma zemsty, ale bardziej jako inwestycja w przyszłość. Nie wiedział, co bardziej nim kieruje. Żądza zemsty, czy marzenia i pragnienia ich spełnienia. Pozycja Fincla była, delikatnie mówiąc, beznadziejna. Leżał w trawie obok gniazda, a praktycznie nad nim latały owady. Nie wiedział, co zrobić. Brał pod uwagę miliony scenariuszy. Przez głowę przelatywało mu tysiące idei. Setki rozwiązań były analizowane przez jego mózg. Rozmyślał nad dziesiątkami planów, a wszystko po to, by wpaść na ten jeden genialny pomysł. Wiedział dokładnie, co musi zrobić, jednak to wymagało dużej koncentracji i skupienia, a co gorsza, ryzyka i poświęcenia dodatkowych kilku dni. Wymyślił, że zabije królową bez łapania gniazda. Musiał wyczekać odpowiedni moment i oddać strzał z karabinu laserowego. Miał tylko 3 strzały, bo na tyle starczyłoby mu amunicji. Jednak, żeby cała akcja się powiodła, królowa musi zginąć za pierwszym strzałem.
Inaczej inne pszczoły zaatakują i będzie po mnie myślał. Nie bał się tego, że nie trafi. Kiedyś strzelanie było jego wielką pasją, więc o swoją skuteczność się nie martwił. Jego problemem było to, że królowa bardzo rzadko wychodzi z gniazda. Zdarzało się, że wychodziła raz na dzień, a zdarzały się takie tygodnie, że po królowej nie było ani widu, ani słychu. Nic nie mógł zrobić. Pozostało mu tylko czekanie. Martwił się o swoją kotkę. Bał się o swój wehikuł. Z krótkiej wycieczki moje wyjście zmieniło się w wyprawę. Wreszcie drugiego dnia czekania zobaczył królową. Wyszła ze środkowego gniazda w asyście dwóch innych pszczół. Były zdecydowanie większe od reszty. Miały około pół metra długości. Aparaty gębowe wielkości czaszki jego kotki. Fincel wiedział, że to jedyna szansa. Był na to przygotowany od dwóch dni, więc oddanie szybkiego strzału było tylko formalnością. Ze zwinnością snajpera załadował broń i oddał strzał. Pierwszy raz, jak strzelał, wydawało mu się, że widzi każdy ruch lasera. Widział dokładnie każde jego drgnięcie i obrót. Każdą najmniejszą przeszkodę na drodze pocisku. Śledził cały tor lotu. Początkowo po strzale laser leciał wzdłuż siedliska. Minął idealnie środkiem dwie zwykłe pszczoły, by ostatecznie przepłowić ciało jednego ze strażników królowej. Nie trafił. Pomylił pszczoły. Strzelił więc kolejny raz i kolejny. Tym razem trafił zarówno drugiego strażnika, jak i samą królową. Pszczoły, początkowo zdezorientowane, zaczęły rozumieć, co się wydarzyło. Fincel miał więc mniej więcej 10 sekund na to, by zabrać środkowe gniazdo i uciec do wehikułu. Dokładnie tak zrobił. Zerwał się z miejsca i zanim ktokolwiek zauważył, on już biegł z gniazdem do wehikułu. Przypomniał sobie opowieść o starożytnych igrzyskach olimpijskich. Wcześniej nie wierzył, że można przebiec więcej jak 300 metrów na samolot miejski. Teraz wiedział, że można. Biegł już bardzo długo. Nie odczuwał zmęczenia, bo czuł, że każda przerwa może go kosztować stratę życia. Gdy dobiegł do swojego wehikułu, uradowany stwierdził, że po pierwsze jest żywy, co było dość zaskakujące, a po drugie, że wehikuł jest cały, a po trzecie, że jego kotka siedzi i czeka na niego na swoim miejscu. Momentalnie wskoczył do środka swojego statku i uruchomił go i wystartował. Dopiero po starcie zaczął oglądać to, co zabrał pszczołom. Było to coś czerwonego. Wyglądało jak drewno lipowe. Układało się w kształt małej gitarki. Gdy tylko założył na to cztery struny, bo więcej niestety nie miał, i zaczął grać, wiedział, że spełnienie marzeń o karierze muzycznej jest już tylko kwestią czasu. Kotko moja kochana, Red moja, popatrz co mam tutaj. Będziemy sławni i wszystko będzie pięknie, a ja ciebie już nigdy nie zostawię. Kotka wydała się zdecydowanie obojętna na słowa Finsla. Za to jego stary wehikuł wydał z siebie jakby głos, może burknięcie albo przetarcie czegoś w silniku. Tak, ciebie też nie zostawię, powiedział Finsel do statku. Miał praktycznie pewność, że statek rozumie, co do niego mówi, ale to już charakterystyczne zachowanie dla dziwaków, właśnie takich jak Fincel. Po kilku latach Fincel zrobił karierę muzyczną i wypuścił własną, nazwaną na cześć planety, z której pochodził ów cudowny surowiec, linię instrumentów. Nazwał je Kasza. A były to instrumenty o brzmieniu niesamowitym i cudownym, zachwycającym koneserów i krytyków muzycznych. Do końca swoich dni Fincel żył ze swoją kotką, mieszkając w wehikule i stale podróżując między koncertem a koncertem. Żył więc i umarł tak jak chciał, jak sobie wymarzył,
a jego statek na pewno dalej leci i będzie leciał do końca świata. Sandra Bagińska. Żyje w okropnej okolicy. Jest tu wiele różnych morderców i złych ludzi. Mam na imię Arnyt, mam 17 lat, a moi rodzice zginęli miesiąc temu przez właśnie tych złych ludzi. Są to wielcy ludzie, jeżeli można ich tak w ogóle nazwać. Ich skóra jest ciemnozielona, a czasem czarna. Wtedy nazywani są Sorin. One żyją samotnie, uważane za niezniszczalne ze względu na to, że nigdy nikomu nie udało się żadnego zabić. Jednak po mieście krąży legenda o pewnym czerwonym instrumencie, który jako jedyny jest w stanie zabić wszystkie możliwe potwory. Ale problemem jest to, że nikt nie wie, gdzie się znajdują. Soriny są 6 razy większe od człowieka, za to ci ciemnozieloni nazywani są gwanty. Wzrost mają w zależności od swojego doświadczenia, czyli jeden zabity człowiek to plus 10 cm. Rodzili się mając zaledwie metr, a umierali z liczbą nawet do 5. Czas życia gwantów był policzony. Każdy miał 5 lat, policzony co do sekundy. Soriny nie mogły wchodzić w małżeństwo, a nawet nie mogą mieć przyjaciół. Ich jedynym zadaniem jest zabijanie ludzi i rządzenie gwanterami. Za to gwanty są porównywalne do ludzi. Mogą jednak robić tylko to, na co pozwolą im Soriny. Moi rodzice zginęli przez ojca małego gwanta, który najprawdopodobniej chciał mu pokazać, jak się zabija. Teraz muszę żyć sam, a pewien Sorin, który mieszka obok mnie, nie daje mi spokoju. Codziennie przychodzi pod moje drzwi, abym dał mu jedzenie. Mamy taki układ, jeżeli będę dawać mu jedzenie, on nie zabierze mi życia. Cały ten świat jest dosyć skomplikowany. Ja sam nie potrafię go ogarnąć. Muszę dzisiaj w nocy wyjść do sklepu po jedzenie dla sąsiada Sorina. Tylko wtedy one i gwanty śpią. Na co dzień ludzie siedzą w domu. Jedni modlą się, by nie zostać zabitym i zjedzonym, a drudzy, czyli również ja, próbują robić cokolwiek, aby się nie nudzić. W naszym mieście to potwory rządzą. One, a konkretniej Soriny, wybierają, z kim możemy się przyjaźnić czy też kochać. Za to gwanty pilnują tego, aby osoby dla nas zakazane się z nimi nie widywały. Kilka godzin później. To, co zaraz zrobię, jest nielegalne. Jeżeli teraz tego nie zrobię, to jutro najprawdopodobniej zostanę zjedzony przez sąsiada Sorina. Podchodzę już do drzwi, ubrany jak najciemniej, aby żadna bestia mnie nie zauważyła. Otwieram drzwi jak najciszej i wychodzę z domu. W sklepie pracuje mój przyjaciel, który nie powinien tak właściwie nim być, ale mniejsza o to. Sklep jest bardzo blisko mojego domu, więc w ciągu 5 minut jestem już obok niego. Wszedłem bardzo cicho do sklepu, w którym mieszka mój przyjaciel Cortyn i zapukałem do pomieszczenia, w którym śpi. Chłopak po minucie wyszedł z pokoju i uśmiechnął się, widząc mnie przed sobą. Przytuliliśmy się oboje i wiedzieliśmy, że nie powinniśmy się odzywać, bo za samo obudzenie potwora ze snu czy drzemki grozi bardzo duża kara. Cortyn jest ciemnym blondynem z brodą i okularami. Jego włosy nie są zbyt długie i wszystko razem komponuje się bardzo dobrze. Pokazałem właśnie chłopakowi produkty, które chciałbym kupić i nagle usłyszeliśmy głośny dźwięk, który okazał się być wydobyty z powodu wyrywanych drzwi ze sklepu. Potwory mogły zauważyć coś niepokojącego, więc dlatego przyszedł tutaj jeden z najsilniejszych gwantów w mieście. Cortyn szybko złapał mnie za rękę i pociągnął w stronę jego sypialni. Chłopak wyciągnął z jakiejś szafy rzecz, która jako jedyna mogła nam teraz pomóc. Czerwone ukulele. Na instrumencie musi zagrać inna osoba niż ta, która go znalazła. A teraz chyba padło na mnie.
Aby moce ukulele zadziałały, trzeba było zagrać melodię, której każdy rodzic uczył dziecka od małego, w razie wypadku. Znałem ją na pamięć, ale jeszcze jedną ważną rzeczą było to, że trzeba to zrobić obok któregoś z potworów, których ja panicznie się boję. Kortyn wepchnął mi instrument do rąk i próbował wypchnąć ze drzwi. Wyszedłem z pomieszczenia i zacząłem grę. Gwant przez jakiś czas próbował się bronić i podbiec do mnie, ale nie udało się mu. Skurczył się do takiego stopnia, że całkowicie zniknął z miasta, tak jak wszystkie inne stwory. A wszyscy mieszkańcy miasta już nigdy nie będą w niebezpieczeństwie. Stanisław Szczepańczyk. Pamiętacie tę melodię? Dup, 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 tup, tup, dup, tup, tup. Tak właśnie czułem się, jak pokonywałem trasę moim wehikułem czasu do innej galaktyki, potoczniej zwanej Białymstokiem. Wieść po świecie chodziła, że króluje tam Lord Video przez miejscowych zwanych Aloha Maciejem. Pamiętam jego historię mocy, grał punka, który nosił się po świecie. Jego wiernym druhem była kasza HH3961, która tak jak się załadowała akordami, strzelała prawdą we wszystkich wyznawców miejscowego imperatora Zenka. Niesiony ochotą na prawdę, dojechałem na miejsce i faktycznie się przekonałem, że to inna planeta. Mówię, no cóż, przynajmniej Lord mi pomoże gara zatankować. Więc piszę do niego, czy ma ochotę na pojedynek mocy. A tu dostaję odpowiedź, że na zwykłym paliwie on nie lata. Myślę, co mu daje energię na jego kaszę HH3961. Tym bardziej, że to kraina Imperatora Zenka. Najpierw pomyślałem, że to jakaś zielona ekomoc. Jednak jest mocniejsza siła, którą można było w tej krainie wyczuć. To tajemna moc. Miłość. Lordzie, dobrze zgadłem? Pozdrawiam, Stachu ze Śląska. Wojciech, planeta HH3961, gwiazdozbiór Kasza. Dziennik pokładowy, lecimy. Mija 400 lat świetlnych od startu misji. Parametry pokładowe w normie. Kurs prawidłowy. Lekkie objawy wywołane wybudzeniem z kryosnu już minęły. Planowane lądowanie na planecie HH3961 w zenicie pulsara Krab, bez odbioru. Pierwszy meldunek z lądowania. Lądownik po lekkich turbulencjach osiadł łagodnie na piaszczystym podłożu. Wokół pustka. Na północ od miejsca lądowania rozciąga się pasmo górskie. Brak obecności jakichkolwiek istot. Opuszczam lądownik i kieruję się łazikiem na północ. Drugi meldunek z planety HH3961. Pasmo górskie przycinają cztery równoległe do siebie linie. Przy porywach wiatru wywołują one z siebie dźwięk, który rezonuje ze sprzętem pokładowym. Linie ciągną się aż po horyzont w kierunku północnym. Po naładowaniu łazika z paneli słonecznych wyruszam w dalszą podróż wzdłuż lin. Czwarty meldunek z planety HH3961. Na skutek awarii przypadła część zapasów oraz zapis ostatniego przystanku. Ogromna dziura wyrosła spod ziemi, nad którą przebiegały linie. Udało się uratować łazik, ale dalsza podróż będzie utrudniona przez uszkodzenia płaszcza baterii oraz utraty części zapasów, wody oraz prowiantu. Objazd dziury zajmie więcej niż wynikało to z obliczeń. Piąty meldunek z planety HH3961. Koniec piachu. Pod biegnącymi nad głową liniami pojawił się dziwny w konsystencji materiał. Przypomina żelki lub kisiel. Połyskuje pod światłem od gwiazd Erebosa i mocno utrudnia poruszanie się. Kurs północny. Na horyzoncie drogę przecinają poprzeczne linie, wyrastające z nadziemi, w równych od siebie odległościach. Pod każdą z nich konieczne jest opróżnienie łazika z balastu i ponowne go załadowanie po pokonaniu przeszkody. Szósty meldunek z planety HH3961.
Przede mną ostatnia przeszkoda, zbyt wielka dla łazika. Opuszczam bezpieczną kabinę i udaję się dalej w kierunku ciągnących się lin. Zabieram ze sobą tylko najpotrzebniejsze zapasy. Nie pozostawiam sobie nadziei. Siódmy meldunek z planety HH3961. Dotarłem w pole słupów. Na wschodzie i zachodzie biegnące do tej pory liny w kierunku północnym są zakotwiczone na wysokich i porowatych słupach. Ich naprężenie jest niewiarygodne. Rezonują od najmniejszego porywu wiatru. Kończy się tlen i woda. Odczyty wskazują, że za polem słupów jest źródło promieniowania i ślady obcej cywilizacji. Obieram ten kierunek. Ósmy meldunek z planety HH3961. Tlenu zostało na 15 minut marszu. Zmęczenie odbiera dech. W oddali majaczy błyszcząca postać. Padam. Światło. Mocne, intensywne światło. Sen czy jawa? Mam otwarty hełm, osłona słoneczna zdjęta, odczyty w normie. Postać złota, połyskująca postać stoi nade mną. Hej, aloha, serwus bracie, w porządku? Mówi. Szok odbiera mi możliwość mówienia. Po chwili wzrok przystosowuje się do mocnego światła. Istota ma długą brodę i z uśmiechem wyciąga do mnie dłoń. Witam cię na mojej planecie Ukulele. Jestem soprano. Zagramy?